Hej, lecimy z kolejnym Q&A, w którym odpowiadamy na najciekawsze pytania zadawane przez Was pod ostatnim postem na społeczności i tym razem, zgodnie z Waszymi prośbami, będzie to wszystko nieco dłuższe. I lecimy. Bartosz pyta. Kiedyś Peterson mówił, że fenomen popularności Gwiezdnych Wojen polega na ich oparciu o monomit i na tym, że przekazują one uniwersalne wartości, które każdy z nas czuje gdzieś w sobie. Masz jakiś pomysł, dlaczego ten sam Peterson jest wielkim przeciwnikiem animacji Kraina Lodu, która popularnością prześcignęła wszystkie poprzednie filmy Disneya? To znaczy tak, ja nie jestem pewien, co dokładnie Peterson mówił na temat Gwiezdnych Wojen, ale Gwiezdne Wojny przekazują nie tyle uniwersalne wartości, bo to raczej niekoniecznie, ale są zbudowane wokół uniwersalnego motywu wędrówki bohatera. I to przemawia do ludzi, bo to jest gdzieś tam zakodowane w nas po prostu głęboko. Natomiast krytyka Petersona wobec Krainy Lodu, z tego co słyszałem, jest bardzo ogólna. To znaczy on to tak ogólnie, bo to jest ideologiczny film, ale raczej nie słyszałem, żeby jakoś bardzo szczegółowo wchodził w tą krytykę. Jest to trochę niesprecyzowane, więc nie będę mówił z jego perspektywy, aczkolwiek ja mam osobiście ze swojej strony bardzo konkretną krytykę Krainy Lodu i chyba dobre wyjaśnienie, dlaczego jest taka popularna. A jest popularna z tej prostej przyczyny, że jest to przepiękny film. Jest to ciekawa historia, pięknie zrealizowana i rezonuje zarówno wśród dorosłych, jak i u dzieci. Ale co dokładnie rezonuje wśród dzieci najbardziej? Co w pierwszej kolejności zapada w pamięć dzieciom, co one powtarzają później, co ich tak najbardziej jara, że tak się wyrażę? Piosenka Let It Go i wizerunek śpiewającej jej Elzy, czyli forma. Bo forma w pierwszej kolejności w tej bajce jest naprawdę przepiękna i chwytająca za emocje. Ale czy ten film jest zbudowany wokół jakiegoś uniwersalnego motywu drogi bohatera czy bohaterki? Nie. Innymi słowy, to jest naprawdę świetny film, ale to nie jest dobra baśń dla dzieci. I to jest ważne, bo to nie jest po prostu film, tylko to jest film, który w kółko oglądają nawet 4-5-latki. I już wyjaśniam, jakie mam uwagi do tego. Elza jako wzorzec bohaterki, co przedstawia? Jest to postać, która ma traumę, tak? Z dzieciństwa. I ucieka od tego. Dosłownie ucieka, odcina się od ludzi w swoich problemach. I już na tym etapie zauważmy, że to w ogóle nie jest zdrowy wzorzec zachowania. Jeżeli faktycznie masz problemy osobiste, to odcięcie się od swoich bliskich jest bardzo złym pomysłem. I ktoś powie, że dobra, to jest po prostu etap jej rozwoju, tej postaci. Ale nie! To bo co się dalej dzieje z tą postacią? Przychodzi do niej Anna, tak, w tym jej zamku, ale Elza ją odrzuca i krzywdzi, przez przypadek wbijając jej kawałek lodu w serce. Oraz cała społeczność tego miasta cierpi negatywne skutki jej ucieczki, tak, bo ona sprowadza tę zimę na Arendelle, to się chyba nazywa tak to miasto. A potem co? Potem ludzie z zamku atakują Elzę i siłą zaciągają ją z powrotem na zamek. Ona sama nigdy nie wraca. Nie ma tej drogi, ona nie reflektuje się nigdy i nie wraca do miejsca, z którego uciekła. Jest tam zaciągana na siłę wbrew swej woli. Nie przechodzi żadnej widocznej, przepracowywanej przemiany. Nie rozwija się, nie ma żadnego momentu uświadomienia sobie, że zrobiła coś nie tak, nie przeprasza nawet nigdy siostry za wbicie jej kawałka lodu w serce, mimo iż zrobiła to przypadkiem. Jedyne co, to na końcu mamy dosłownie w ciągu pół minuty realizację, że odpowiedzią na wszystko jest miłość. Super, fajnie, ale jest to pośpieszne i wygląda bardziej jak Deus Ex Machina wrzucone do scenariusza, niż na jakikolwiek organiczny rozwój postaci. Innymi słowy, Elza nie jest dobrym wzorcem do naśladowania. A ktoś tak śmiesznie, ale to co z tego? Przecież filmy nie muszą być moralizatorskie. Halo, halo! Filmy dla dzieci powinny takie być. Przecież kilkulatki odgrywają te postacie, śpiewają te piosenki, utożsamiają się z tym, co się dzieje wokół tego i wokół tych postaci i wokół tych postaci rośnie ich tożsamość. A co śpiewa Elza w tej piosence, którą te 4-latki powtarzają w kółko? W Let It Go. No right, no wrong, no rules for me. Dla jasności, w polskiej wersji tej linii w ogóle nie ma, jest inna, znacząca coś zupełnie innego, ale w angielskiej wersji co ona śpiewa? Nic nie jest właściwe, nic nie jest niewłaściwe, dla mnie nie ma zasad.
I to, co ja teraz mówię, to nie jest krytyka filmu, bo to ma sens w fabule, że Elza straumatyzowana i żyjąca w wyparciu w momencie wyswobodzenia się z tego mówi takie rzeczy. Ale potem te słowa w kółko śpiewają czterolatki. Nie dorośli z uformowanym światopoglądem. To jest postawa celebrowanej postaci z ukochanej bajki małych dzieci i postać ta z tej postawy nigdy w widoczny sposób nie wyrasta. Nie ma refleksji, że coś było z nią nie tak. A teraz ważna ciekawostka. Elza w pierwszych wersjach scenariusza była czarnym charakterem w tej bajce. Ale gdy i Idina Menzel, tak, aktorka, która podkładała pod nią głos, zaśpiewała w studiu tę piosenkę jej, to wyszło to tak pięknie, ludzie byli pod takim wrażeniem, że studio uznało, że to się tak cudownie sprzeda, że trzeba przepisać tę postać i zrobić z niej pozytywną bohaterkę, z którą dzieci będą mogły się utożsamiać i kupią więcej produktów. I gdy to wiesz, to widać w filmie, że ta postać miała być zła. Nawet jeśli na końcu miała wrócić tam na właściwą drogę, tak, to w trakcie fabuły miała być postrzegana przez dzieci jako ta zła. I dlatego ja uważam, że Kraina Lodu jest przepięknym filmem, który ja osobiście lubię bardzo. To jest dobry film, ja cieszę się go oglądając, ale jednocześnie to nie jest dobra baśń. Ja tego filmu własnym dzieciom nie pokażę, dopóki one są małe. To znaczy, na pewno kiedyś go obejrzą, tak? I one wiedzą, że istnieje taka postać jak Elza, bo wokół nich dzieci znają tę postać, ale mogą znać tę postać bez znania całej tej historii. I wiadomo, też nie przesadzajmy, jeden nieoptymalny bodziec nie robi dziecku jeszcze jakiejś widocznej krzywdy na zawsze, coś takiego, nie przesadzajmy w tym. Ale ja osobiście znam dzieci, które mają obsesję na punkcie tego filmu. I powtarzają w kółko to, co się w nim dzieje, odgrywają i śpiewają i dla nich to jest w ich malutkim świecie cały świat, prawda? I nie ma co się dziwić, ten film jest piękny w swojej formie, ale moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, żeby kilkuletnie małe dziecko orbitowało wokół takiej postaci, która nie jest dobrym wzorcem, moim zdaniem. Dlatego myślę, że jest za co krytykować ogólnie Krainę Lodu. Kolejno, Magiczne Drzewo mówi... Często mówiłeś, że rodzic ma pełne prawo wychowywać dziecko według własnych wartości. A co uważasz o przypadku, gdy 9-latek mówi swoim wierzącym, praktykującym rodzicom, że nie chce mieć pierwszej komunii świętej? Czy rodzice powinni uszanować jego decyzję? Więc tak. Jest wiele bardzo dobrych powodów, żeby nie posyłać dziecka do pierwszej komunii świętej. Na przykład, jeśli jesteś niewierzący. Albo wierzysz w coś wyższego, ale nie w kościół katolicki. To są dobre powody nieposyłania dzieci do komunii, ponieważ może, jeżeli nie jesteś katolikiem, to nie powinieneś uczestniczyć w katolickich sakramentach. Natomiast, jeśli ktoś stoi na stanowisku, że on się zapyta dziecka, czy dziecko chce iść do komunii, to podejrzewam, że traktuje komunię po prostu jako symbol, rytuał. Innymi słowy, nie wierzy w sakrament, co sugerowałoby, że nie jest katolikiem. Więc jeżeli ktoś ma taką postawę, to być może w ogóle nie powinien posyłać dziecka do uczestnictwa w coś, w czymś, w co on sam nie wierzy. To nawet nie tyle, że go zapytać, tylko może w ogóle powiedzieć, podejrzeć, nie wysyłać. Nie ma obowiązku, naprawdę, wbrew presji otoczenia i to się powinno zacząć w ogóle być może zmieniać, jeżeli mamy sporą populację ludzi w Polsce rosnącą, którzy nawet jeżeli są wierzący, to nie są katolikami, bo nie wierzą w Kościół, to może powinniśmy zacząć o tym rozmawiać, że to nie powinno być już domyślne, wysyłanie dziecka do komunii. Natomiast ogólnie tak odpowiadając w ogóle, na to pytanie da się, wydaje mi się, odpowiedzieć dość ogólnie. To znaczy, z całym szacunkiem, ale opinia 10-latka na jakikolwiek ważny dla jego życia temat, oczywiście jest warta wysłuchania, ale nie może być, nie powinna być wiążącym czynnikiem decyzyjnym. Na przykład, jeśli moje 10-letnie dziecko uzna, że nie chce się uczyć języka angielskiego, tylko woli francuski, to ja mu wytłumaczę, dlaczego absolutnie musi znać język angielski, żeby funkcjonować we współczesnym świecie, a francuskiego może się uczyć równolegle, jeśli ma ochotę, ale na pewno nie zamiast języka angielskiego. I jeśli moje dziecko zaakceptuje to tłumaczenie, to wszystko fajnie, ale jeżeli go nie zaakceptuje, co jest możliwe, bo w ogóle ludziom się często zdaje, że oni wszystko swojemu dziecku zawsze wytłumaczą. Nie wszystko dzieciom da się wytłumaczyć, nie zawsze przynajmniej. I jeżeli z jakiegoś powodu nie da się przetłumaczyć tego dziecku, to moje dziecko nie będzie miało wyjścia i tak będzie się musiało uczyć języka angielskiego.
Bo ja wiem lepiej, co jest dla niego dobre niż dziesięciolatek o samym sobie. Bo sorry, ale dziesięcioletnie dziecko bardzo często nie wie, co jest dla niego dobre. Przypomnijcie sobie samych siebie, gdy mieliście 10 lat. Dziesięciolatek nie tylko ma dość ograniczone rozumienie świata i samego siebie, ale też całkiem sporo decyzji dziesięciolatek podejmuje na przykład na przekór rodzicom, bo chce się postawić. I wiecie, to jest naturalne i właściwe nawet, że dzieci się buntują, bo one się uczą w ten sposób samostanowienia, które dopiero osiągną w przyszłości. Natomiast nie jest dobrym traktowanie buntu dzieci jako wyraz tego, co jest dla nich najlepsze. I ja w ogóle to jest dla mnie ciężkie do uwierzenia, że trzeba to ludziom tłumaczyć. I może się mylę, ale mam wrażenie, że tego typu pomysły, jak ja pozwolę dziecku decydować o jego życiu, żeby samo decydowało o swoim życiu małe dziecko, to są głównie pomysły ludzi, którzy nie mają dzieci, albo dziecko im się dopiero urodziło na przykład, prawda? Albo którzy nie spędzają zbyt dużo czasu ze swoimi dziećmi. Bo tacy ludzie być może nie zdążyli jeszcze zauważyć, że dzieci bardzo często nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Wolność dzieciom zostawia się w małych rzeczach, bo one są małe, a nie w rzeczach fundamentalnie ważnych. I jeśli ty jesteś przekonany, że coś jest dla twojego dziecka dobre i ważne w jego życiu, i że to dziecko utraci coś ważnego, jeżeli nie będzie w tym uczestniczyć, to oczywiście, że chcesz wprowadzić do tego swoje dziecko, nawet jeśli ono nie ma ochoty. Natomiast jeśli traktujesz to coś na zasadzie w sumie może być, może tego nie być w życiu mojego dziecka, w sumie wszystko jedno, to może wcale nie traktujesz tego czegoś jako ważne. I tyle. Kolejno. Marcin mówi: proszę, wypowiedz się na temat studentów, którzy jednocześnie zaczynają prowadzić firmę. Sam jestem w takiej sytuacji i chętnie posłucham, czy powinienem więcej się uczyć jako młody człowiek, czy skończyć najpierw studia. Chciałbym, żeby oceniła to osoba z zewnątrz filozofii tozależyzmu. Dla precyzji, firmę zakładam w branży edukacyjnej, przygotowanie do matury i egzaminu ośmioklasisty, polski, historia, WOS. Studiuję europeistykę dziennie, dziekanka drugi rok, zaocznie prawo w trakcie drugiego roku, mam 22 lata. Świetne pytanie, ale... to zależy. Znaczy, serio, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualny przypadek. Mogę wam podać przykład. Mój znajomy w czasie studiów założył kilka firm ostatecznie. Najpierw jedną, potem drugą i robił to kosztem, to znaczy leciał na trójach, tak, żeby zaliczyć, prawda? Bardzo często, może nie zawsze, tak, może nie obrazi się, jak to ogląda, ale nie przykładał na pewno wagi do ocen, do zgłębienia tego, co jest podawane jako materiał, ponieważ angażował się w swoje firmy. I mój znajomy ten właśnie był nie tak dawno kilka lat temu wymieniony na liście Forbesa, tam 30 under 30, tak, w sensie wpływowych osób poniżej 30 roku życia. I jest ekstremalnie bogaty i jego firmy odniosły ogromny sukces. I da się, nie? I jest to jakaś droga, ale nie każdy, że tak powiem, pójdzie dokładnie w tę stronę. Bo też zwróćcie uwagę, że większość zakładanych firm upada. Tak po prostu. I ja myślę, że założenie firmy i pójście w taką przedsiębiorczość to jest właśnie świetne ćwiczenie z przedsiębiorczości. Jeśli się uda i będzie z tego fajny zysk, to super, a nawet jeśli nie, to cię nauczy czegoś bardzo. Ale... warto zadać sobie pytanie, czy zakładanie firmy na studiach to jest twój plan na utrzymanie się? Czy może na przykład rodzice cię utrzymują, a to jest dodatkowy projekt, który chciałbyś zrobić? Bo firma na początku wymaga ogromnej ilości pracy włożonej na start. I czy będziesz mógł to pogodzić? Pytanie, czy będziesz mógł to pogodzić z nauką i pytanie, czy zależy ci w ogóle na tej nauce, to trzeba sobie indywidualnie odpowiedzieć, ponieważ to zależy od konkretnego przypadku. Natomiast też angażowanie ogromnej ilości swojego czasu, być może kosztem edukacji, w coś, co wcale niekoniecznie musi przynieść ci pieniądze, być może nie jest najlepszym pomysłem, jeśli to ma być podstawa twojego utrzymania. Bo może nie, ponownie, może utrzymują ci rodzice, tak? A to jest jakaś dodatkowa rzecz, no to wtedy, że tak powiem, śmiało, tak? Bo masz znacznie mniej do stracenia. Ale wiecie, ja osobiście w czasie studiów, właśnie utrzymywałem sam, najpierw udzielałem korepetycji, masowo, że tak powiem, potem gdzieś tam byłem na stażu jakimś płatnym, potem pracę na pół etatu, prawda, i tak dalej, bo... Ja w czasie swoich studiów na pewno nie mógłbym angażować się w zakładanie działalności gospodarczej i angażowanie ogromnej czasu pracy w to,
bo mi też zależało po prostu na posiedzenie tam trochę głębiej, tak? U mnie osobiście by się to nie sprawdziło. Ja bym raczej nie dał rady założyć firmy na studiach, ale no mówię, nie dam ci odpowiedzi, bo miło, że pytasz, tak? Ale myślę, że osoby bliżej ciebie mają bliższy pogląd na to wszystko i to, ponieważ takie decyzje są bardzo indywidualne po prostu. Shadow Scribe pyta, czy omówisz wreszcie kiedyś Księgę Hioba? Tak, ale nie teraz. Ktoś sugerował, że można by to zrobić w ogóle na Wojnie Idei, na przykładzie filmu Jabłka Adama. I to jest też dobry moment, żeby polecić ten film. Obejrzyjcie sobie ten film, jeżeli jesteście ciekawi ciekawej interpretacji Księgi Hioba. To jest film duński, o ile dobrze pamiętam, o neonaziście, który nazywa się Adam i który w ramach resocjalizacji po więzieniu musi jechać jako na służbę zasadniczo do jakiejś wiejskiej parafii. I tam ciekawi ludzie żyją. I to jest tak naprawdę trochę Księga Hioba. Ale nie ma w tym momencie jeszcze sprecyzowanych planów, kiedy to zrobimy. Skatirel pyta, czy uważasz, że twoja opinia na temat poboru do wojska, która była przedstawiona na jednej z ostatnich prasówek, jest aktualna? Jeżeli nie, to jakie jej elementy uległy zmianie? Ja rozumiem, że w tamtym materiale być może nie do końca odpowiednio były położone naciski, nie do końca jasno było podkreślone coś, chociaż zaznaczyłem, ale ponownie może niedostatecznie wyraźnie, że opinia ta dotyczyła samej idei poboru do wojska w sytuacji wojny lub jej poważnego zagrożenia, a nie opinii na temat ćwiczeń wojskowych, które teraz są przeprowadzane. To, jak jest to robione, to jest zupełnie osobny temat, tylko to była odpowiedź na pytanie samej idei, czy państwo może przeprowadzić pobór w czasie wojny, albo gdy wojna zaraz będzie. Tego dotyczyła opinia. Natomiast będzie osobny odcinek o samych tych ćwiczeniach. I myślę, że będzie bardzo ciekawy i wkrótce pojawią się szczegóły na jego temat. Unnamed pisze, o ile mnie pamięć nie myli, kiedyś informowałeś, że prowadzisz rozmowy z Petersonem, żeby dogadać rozmowę z nim. Temat umarł, czy możemy się jeszcze go spodziewać? Dobre pytanie. No to od pół roku ten gdzieś tam żyje. No ale to było na zasadzie, że tak, Peterson wyraził zgodę, że udzieli wywiadu do mnie na kanał. No natomiast kolejne maile wymieniane zarówno z nim, jak i tam z pracownikami, którzy to organizują, no to były takie, że okej, teraz Peterson nie ma czasu. Może za miesiąc, teraz znów nie ma czasu, proszę się zgłosić później, no i nie wiem, czy to znaczy, że nie znajdzie na to czasu, czy może znajdzie czas za jakiś czas. No, temat wisi, tak? Zobaczymy. Borsuk pyta, jak wygląda proces tworzenia animowanych audiobooków? Od pomysłu, znalezienia odpowiedniego opowiadania, aż do wrzucenia na YouTubie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście na samym początku musi pojawić się jakiś pomysł i wybranie w ogóle czegoś, co będzie zarówno ciekawe, jak i mam nadzieję, że niosło jakąś ciekawą perspektywę, prawda, na nowe rzeczy. I potem jest zawsze opracowanie tekstu, ponieważ bardzo często my to musimy sami przetłumaczyć, a nawet jeżeli jest już to przetłumaczone, no to musimy to i to tłumaczenie zdobanie publicznej, co nie zawsze jest, to musimy to po prostu przeformatować czasem do formy sprzyjającej właśnie tej animacji, powiedzmy, ponieważ tekst czytany, a tekst mówiony, prawda, do ilustracji, to nie może być to samo. Więc nawet to zajmuje pewien czas. Potem jest robiony storyboard do tego. Czasem robię go ja, czasem robi go już ilustratorka. Potem, no taki najbardziej, najdłuższy, prawda, moment, to jest robienie samych ilustracji, no, które oczywiście wykonuje grafik, ich jest kilkoro obecnie różnych, no, ale to zawsze jeden audiobook robi jedna osoba, prawda? No potem nagranie audio i montaż, tak? Robienie tych animacji, co też zajmuje sporo, co oczywiście robi montażysta, dopasowywanie muzyki i tak dalej. To jest robota na miesiące. Każdy z tych audiobooków powstaje miesiące tak naprawdę i zwykle jest robionych ich kilka równocześnie. W tym momencie też już jest bliski ukończenia kolejny, który będzie za jakiś czas dopiero opublikowany. I tyle. Franek pyta, czy grasz w szachy? Czy oprócz metalu słuchasz jeszcze jakiejś innej muzyki? Co sądzisz o odpowiedzialności zbiorowej? Nie jestem fanem odpowiedzialności zbiorowej. Wydaje mi się, że implementacja tej idei doprowadziła do jednych z najbardziej przerażających rzeczy w historii świata. Natomiast czy oprócz metalu słucham jeszcze jakiejś innej muzyki? Tak, słucham różnych rzeczy i wydaje mi się, że chętnie doceniam dobre jakościowo pozycje, że tak się wyrażę, z różnych gatunków. Natomiast
powiedzmy tego rocka symfonicznego czy metalu potrafię słuchać, nawet jeżeli nie jest szczególnie dobry. Ja sobie czasem zdaję z tego sprawę, że to nie jest jakaś wybitna sztuka, ale akurat coś tam do mnie trafia na poziomie po prostu jakimś artystycznym i mam do niego znacznie większą tolerancję. Po prostu tak mi się wydaje. Bo jakiegoś przeciętnego czy słabego popu to bym nie strawił, a przeciętny czy słaby metal, no może nawet, wiesz, na dwa razy mnie zainteresuje, prawda? A czy gram w szachy? Szachy to jest takie coś, w co zawsze chciałem umieć grać, w sensie dobrze umieć grać, ale nigdy nie miałem na to bardzo dużo czasu. Nie wiem, czy będę kiedyś, znaczy kiedyś znajdę w szachy. Ja jestem takim, że tak się wyrażę, zaawansowanym noobem. Myślę, że mogę tak to określić. Natomiast ostatnio mam więcej czasu na granie w Magica. I no to nie są szachy, ale prawie. Pawe pyta, jakie masz zdanie na temat nadziei powszechnego zbawienia? Fajnie by było, gdyby tak było. Myślę, że pięknie jest mieć taką nadzieję, no ale wiecie, myślę, że można to rozważać wyłącznie w kwestii nadziei, tak? No bo doświadczenia dnia codziennego pozostawiają miejsce na wątpliwości wobec tego, czy ostatecznie wszyscy zrozumieją i będą chcieli uczestniczyć w chwale Bożej, czy raczej niekoniecznie, bo będą mieli swoje własne pomysły na egzystencję, albo jej brak. Nie wiem, można mieć taką nadzieję. Błękitny osiołek pyta. Była rozmowa z poganinem, z satanistą, z wikingiem i z koalicją ateistyczną i wieloma innymi. Może również kolejna rozmowa w temacie wiary, na przykład z kabalistą czy z kimś, kto praktykuje białą lub czarną magię. Tak się składa, że mamy już konkretny pomysł na coś w tym stylu, ale dopiero zaczynamy to organizować i nie wiem jeszcze na czym dokładnie stanie, ale z mojej strony chętnie i już coś robimy w tym temacie. Dmjouhi pyta. Szymon mówi, czy praca jako youtuber jest bardziej opłacalna finansowo niż jako programista? Nie. Jest dużo więcej pracy tutaj, jak to zawsze w firmie jednoosobowej, a wcale nie ma wyraźnie więcej pieniędzy. Choć zaznaczmy, że ja jako programista zarabiałem, no nie powiem, bardzo dobrze, więc porównuję się do tego. Natomiast też no, podejrzewam, że ostatecznie sufit, prawda, jest znacznie wyżej, jak to zawsze w firmie bywa, tak? Jeżeli ktoś ma firmę, no to hipotetycznie można rozwijać ją prawie, no w cudzysłowie, w nieskończoność. Natomiast no, praca na etacie programisty no, to ma dość silne ograniczenia, ale ogólnie, gdyby zależało mi na zarabianiu jak najwięcej, to spędzanie tyle czasu, ile ja teraz spędzam na pracy programisty i na rozwijaniu się, edukowaniu się jako programista, to byłoby na pewno ekonomicznie lepszym wyborem, ale chodzi nie tylko o ekonomicznie dobre wybory, prawda? Użytkownik. Czy miałeś taką sytuację, kiedy po wymianie argumentów z oponentem zmieniłeś zdanie na jakiś temat? Czy na przykład zdarzyło się powiedzieć, przekonałeś mnie, czy przekonałaś mnie? Jasne, ale ponownie, takie przekonywanie na zasadzie pojedynczej rozmowy raczej dotyczą sytuacji, które albo są mało ważne, albo nie mam ugruntowanego poglądu, albo po prostu ktoś uświadomił mi coś, o czym kompletnie nie wiedziałem. Tak? To się bardzo często zdarza. Natomiast, ponownie, jeżeli im głębszy temat, to się raczej zdarza nie tyle po rozmowie, tylko na przykład po przeczytaniu książki, albo po wysłuchaniu serii wykładów, albo coś takiego. A taka pojedyncza rozmowa jest raczej jednym z elementów zmiany zdania, a nie tak, że w kilka minut nagle zmieniasz zdanie, no bo to raczej tak nie działa. Ponownie, chyba że chodzi o jakieś błahe rzeczy, albo o rzeczy, których po prostu nie masz, na których się nie znasz, tak? Bardzo często jest tak, że, nie wiem, mam jakąś opinię na temat, ale ona jest nieugruntowana jakoś szczególnie dobrze, no bo gdzieś na podstawie jakichś tam nagłówków mi się wyprecyzowała i ktoś mi przedstawia, że tak naprawdę to jest tak. Okej, okay, nie wiedziałem. Ale mówię, w zależności od wagi. Kins pyta, czy rodzice mają prawo narzucać swój światopogląd, na przykład zakaz mieszkania z partnerem przed ślubem, swojemu dorosłemu dziecku, 25 lat, gdy kupili mu mieszkanie, ale formalnie należy ono do rodziców? Co o tym sądzisz? Czy ty właśnie zapytałeś, czy rodzice mają prawo dysponować swoim własnym mieszkaniem jak chcą? Wiecie, postawa, jestem dorosły, chcę żyć po swojemu. Świetnie. Mając 25 lat, powinieneś tak chcieć i to wykonywać. Nawet jeżeli to się robi wbrew rodzicom, tak? Bo w takim wieku nie powinno się robić, będąc dorosłym, nie powinno się robić rzeczy tylko dlatego, że rodzice tego chcą. Jeśli masz różnicę zdań z rodzicami, no to z szacunkiem informujesz ich, że rozumiesz, że im się coś nie podoba, ale to jest twoje życie i sam bierzesz za nie odpowiedzialność, a oni powinni to uszanować.
I jeśli jesteś dorosły, i nie mam na myśli tutaj 18+, tylko jeśli sam bierzesz odpowiedzialność za własne życie, to oni już nie są odpowiedzialni za zapewnienie ci bytu przecież, prawda? A to znaczy, że mogą ci pomagać, jeśli chcą i na dowolnie wymyślonych przez siebie warunkach, bo dysponują swoimi własnymi zasobami. Nie zabierają ci nic przecież w tej sytuacji, bo to nie jest tak, że masz prawo jakieś do tego, żeby rodzice dali ci mieszkanie. Nie, dostanie mieszkania od rodziców to jest przywilej. Nie wszyscy tak mają. Rodzice ci nic nie narzucają wcale. Żyj po swojemu, śmiało. Na swoim. Ale mnie nie stać na moje własne mieszkanie. Wiesz co? Prawie nikogo nie stać na własne mieszkanie w wieku lat 25. I z całym szacunkiem, ale ja jestem raptem kilka lat starszy niż 25 lat, ale ja kategorycznie nie rozumiem takiego podejścia. Bo to jest, po pierwsze, chcę mieć swobodę w podejmowaniu samodzielnych decyzji wbrew rodzicom, oraz po drugie, chcę mieć bezwarunkowy dostęp do zasobów moich rodziców. No to się zdecydujcie. Bo pierwsze, to jest przywilej dorosłego, a drugie, to jest przywilej dziecka. Warto się zdecydować, kim chcemy być. Archiwistyka pyta, czy masz jakieś ulubioną serię fantasy religijnego? Tak, Władca Pierścieni. Mati, jeśli zakładamy, że istnieje Bóg, to po co stworzył taki byt jak ludzkość i całą historię z nim związaną, po pierwsze. Po drugie, jeśli wiemy, że na świecie jest bardzo dużo galaktyk, można zakładać, że istnieje prawdopodobieństwo występowania życia w innych rejonach przy sprzyjających warunkach. O to byłoby można pytać fizyków. W drugie to chyba nie jest pytanie. To znaczy tak, ja osobiście byłbym bardzo zdziwiony, gdyby cały wszechświat był pusty, ale... Co jest dziwnego w tym? Bo to jest w jakiś sposób pytanie o Boga. Dlaczego ten wszechświat jest taki duży? Czy tam są jakieś... Skąd wiecie? Może historia dopiero się zaczyna. Może my to wszystko odkryjemy. Może my tam polecimy. A nie, bo to są za dalekie odległości, nie da się. Skąd wiesz? To jest tak, jakby ludziom w prehistorii tłumaczyć, że da się przekroczyć ocean. Albo przelecieć nad nim, nie? Że się da przekroczyć ocean w kilka godzin. No przecież w sensie to, że w tym momencie pewne rzeczy są nie do pomyślenia, to nie znaczy, że nigdy ich nie osiągniemy, tak? A może rzeczywiście, że tak, po pierwsze, może wszechświat jest zaludniony w cudzysłowie pewnymi istotami i mamy się dopiero spotkać, a może rzeczywiście jest pusty i my go mamy dopiero odkryć. Nie wiem, kompletnie nie wiem, skąd w ogóle, natomiast kompletnie nie rozumiem pytania na zasadzie, w jaki sposób się to odnosi do Boga. W sensie, bo pod tym pytaniem jest podszyte jakieś takie założenie, że bo gdybym ja był Bogiem, to bym to lepiej ustalił, tak? Bo skoro ja nie rozumiem, jaki jest tego sens, to pewnie są jakieś braki w tym planie. Po raz kolejny bardzo zniechęcam do takiej postawy, bo my naprawdę mało wiemy w tym momencie. I tyle. Paweł Chmielewski pyta, czy warto się przejmować tym, czy jest się przeciętnie bystrym lub w którąś stronę się odstaje? Od czasu do czasu o tym myślę, że może znając swoje możliwości, wiedziałbym, czy częściej mam zamknąć mordę, bo prawdopodobnie się mylę. Zwykle dochodzę do wniosku, że na co dzień nie powinienem się w tym w ogóle kierować, że jakieś zdolności intelektualne też mogą być płynne na przestrzeni dnia, to jest bardzo prawda, ale jednak ta rozkmina do mnie wraca i często unikam określania swojego zdania na głos w obawie, że wyjdę na debila. Więc chętnie bym usłyszał przemyślenia. Tak, warto być świadomym swojego poziomu intelektualnego, bo to pomaga spodziewać się po sobie pewnych rzeczy. Nie jesteś transparentny na temat całkowicie, prawda? Więc czasem to po prostu pomaga. Natomiast niekoniecznie wydaje, to z mojej strony, tak, ja moim zdaniem, niekoniecznie powinno się to objawiać w ten sposób, jaki napisałeś. Bo wiesz, jeśli zabierzesz głos i ktoś ci wyjaśni, że nie masz racji, no to dobrze, nauczyłeś się czegoś. A jeżeli jeśli tylko jesteś w cywilizowanym gronie, to ludzie zrobią ci tę uwagę w cywilizowany sposób. A jeśli zrobią to w sposób niecywilizowany, na przykład poniżający, to może jesteś w złym gronie. Generalnie ja znam to uczucie, tak, że będę siedział cicho, żeby nie wyjść na głupka, ale zazwyczaj lepiej, ponownie, w mojej ocenie przynajmniej, poruszyć, tak? Nawet jeżeli mieliby ci zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest inaczej, no to jest na plus, tak? A nie na minus. Bjorn. Czy to źle, że nie poświęcam prawie w ogóle czasu na śledzenie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie? Czy są jakieś źródła skondensowanej wiedzy w przystępnej formie? Nie, to wcale nie jest źle. Naprawdę nie. Nie masz obowiązku taplać się w tym wszystkim. Niektórzy chcą, niektórzy nie chcą. Możesz na przykład przed wyborami wypełnić kompas wyborczy i tym się kierować.
nie ma obowiązku bycia ciągłym, życia w ciągłym zaangażowaniu w informacje polityczne. A przy okazji, śledzenie tego wszystkiego na bieżąco wcale niekoniecznie oznacza, że jesteś bardziej zaangażowany i świadomy. Może po prostu jesteś emocjonalnie nakręcony na to wszystko przez to, a bycie emocjonalnie nakręconym na to wbrew pozorom wcale nie pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji. Faust Anonymous pyta, co sądzisz o Januszu Korwin-Mikke? Czy widzisz jakieś wady jego poglądów? Analogicznie, czy widzisz jakieś zalety w życiu jego publicznym, politycznym? Obecnie nie widzę zalet w obecności w przestrzeni publicznej postaci takiej jak Janusz Korwin-Mikke, za to widzę bardzo dużo wad. Nie będę tutaj powtarzał tego, ponieważ był odcinek na ten temat, czy Janusz Korwin-Mikke jest szkodliwy. Spoiler, jest. Odsyłam do tamtego odcinka po prostu. Czy widział pan już pierwszy odcinek Diabła Łańcuckiego? Jeszcze nie, ale chętnie obejrzę i wszystkim zainteresowanym produkcjami historycznymi też polecam, żeby się zainteresowali. Jest już wrzucony na YouTube'a Diabeł Łańcucki. Poszukajcie sobie, to jest projekt oddolny, finansowany przez widzów, który wygląda nad wyraz profesjonalnie, ale jeszcze go nie oglądałem. Gandalf pyta. Co uważasz o gandalfizmie? Jest to kontra do sarumanizmu. Promuje pokorę, jest przeciwny odrzucaniu autorytetów oraz widzi ich ogromną rolę w społeczeństwie. Idea, a raczej postawa gandalfizmu, zainspirowana jest m.in. twoim filmem o Gandalfie w kontekście ważności pokory w drodze do bycia mentorem. Na razie rozwijam ten lifestyle, więc zobaczę, w jaką stronę pójdzie. Poza tym gandalfizm sprzeciwia się industrializacji i popiera tolkienowskie spojrzenie na ekologię. Brzmi to ciekawie, chętnie usłyszałbym więcej. Jeżeli rozwijasz tę koncepcję, to śmiało, bo rozumiem, że to jest jakiś autorski koncept. Jak będziesz miał jakieś wyniki terenowe, czy to się sprawdziło, czy nie, to zapraszam do pisania gdzieś w komentarzach. Brzmi ciekawie. Xirius. Czy uważasz, że ciężka praca się opłaca? Problem naszego systemu jest taki, że bolesną prawdą jest, że pracowitość to nie wszystko. Możemy bardzo dużo się uczyć, mieć łeb na karku, a i tak wyprzedzi nas ten z pieniędzmi rodziców. Czy nie uważasz, że ten system jest zgubny, bo mocno demotywuje? Nie mamy szansy na jakąkolwiek technokrację, kiedy osoba, która naprawdę zna się na swoim fachu, nie rozwija się dalej, gdyż demotywowana jest faktem, że ktoś ma znajomości czy kasę rodziców, co bardzo ułatwia dalszą edukację, czy start w pracy, etc. Jasne, że pracowitość to nie wszystko. To chyba nie ulega wątpliwości. Dwie sprawy. Po pierwsze, dlaczego to jest problem, że ktoś cię wyprzedzi? W tym pytaniu nie ma obawy, że pracowity człowiek będzie głodny, albo że nie będzie w stanie wyżywić rodziny, albo że czegoś będzie mu brakować do cywilizowanego poziomu życia. Tylko jest obawa, że inni będą mieli lepiej. Ja nie będę najlepszy. Naprawdę? To jest aż taki problem, że ktoś inny cię wyprzedzi? Zastanówcie się nad tym, czy to jest najlepszy sposób oceny własnej sytuacji. A po drugie, co ważniejsze, hasło ten system demotywuje, bo ludzie ze znajomościami mają łatwiej, czy tam z kasą. Z całym szacunkiem, ale co za bzdura. Żyjemy w czasach chyba największej mobilności społecznej w historii. Kiedyś to system mógł cię demotywować, bo jak urodziłeś się chłopem, to umierałeś chłopem. A teraz jest znacznie, znacznie łatwiej się dokształcić, przemieścić, zrobić coś własnego. Jasne, że nie wszystkim jest tak samo łatwo. Jednym jest łatwiej, innym jest trudniej. I z różnych powodów, nie tylko bogatych rodziców, również z powodów predyspozycji, w ogóle miejsca, w którym się urodzili itd., itd. Ale też zauważmy, że bogaci rodzice długoterminowo nie są aż tak istotni w sukcesie ekonomicznym, jak można by myśleć. Według badań, które były w odcinku chyba na temat inteligencji kiedyś cytowane, sumienność, cecha osobowości, jest lepszym predyktorem wysokości zarobków niż status socjoekonomiczny rodziców. To znaczy, nawet jeśli ktoś bogaty, ale na przykład leniwy, startuje wyżej od ciebie, to jest spora szansa, że dalej w życiu ty go i tak prześcigniesz. To nie jest tak, że ludzie, którzy mają łatwiejszy start, na pewno dojdą wyżej. Właśnie badania pokazują, że wręcz niekoniecznie, że jest to mniej istotne niż na przykład sumienność jako cecha osobowości. Więc, no, sorry, ale nie zgadzam się z tą oceną tego stanu po prostu. Chudy.
czy mężczyzna powinien się poświęcać dla rodziny, nawet jeśli poprzez niezrozumienie jego działań spotyka się przez to z odrzuceniem i nienawiścią ze strony własnych bliskich? Bardzo ciekawe pytanie. I no jest to kwestia bardzo zależna od bardzo dużej liczby czynników. Ja znam na przykład przypadki osób, facetów, którzy już nie mają kontaktu z własnymi dziećmi, ponieważ został im on odcięty niesłusznie i na przykład ich dzieci dowiadują się strasznych rzeczy na ich temat, prawda, niekoniecznie prawdziwych i od matek własnych, prawda, i tak dalej, ale i tak te osoby pracują i poświęcają swój czas, żeby zapewnić tym dzieciom jak najlepsze warunki, jak najlepszy start, chociaż wiedzą, że nie dostaną od tego żadnej wdzięczności, a pewnie nawet wręcz przeciwnie. I, no i co, mam powiedzieć takim ludziom, że nie warto tego robić? Nie wiem. No, to zależy od życia i konkretnej sytuacji. Że nawet w takich sytuacjach może być różnie. No, myślę, że powinieneś sam to ocenić w danej sytuacji. Że każda osoba powinna to sama ocenić w danej sytuacji, bo jest to po prostu od bardzo wielu czynników. Natomiast myślę, że ogólnie rzecz biorąc, w większości takich przypadków mężczyzna to nie jest, tam powinien, nie powinien, ale mężczyzna nie będzie się poświęcał dla rodziny czy dla bliskich, jeśli nie dostanie za to jakiejś formy uznania. I teraz, drogie młode kobiety, coś, o czym mam wrażenie, nie mówi się wam zbyt często, a być może się powinno. Wiadomo, że to nie zawsze, przypadki są różne, ale bardzo często mężczyzna, który otrzymuje szacunek od kobiety, od rodziny, od bliskich, ogólnie pochwały za swoje starania, innymi słowy, jest doceniony i motywowany przez to, taki mężczyzna jest gotów do poświęceń na rzecz ciebie, czasem nawet bardzo dużych poświęceń na rzecz ciebie i zrobi to jeszcze z uśmiechem na ustach. Naprawdę. I czasami kobiety zdają sobie z tego sprawę i wykorzystują to cynicznie. Tak też bywa. Są też czasem faceci, którzy oczekują uznania, ale sami nie zamierzają się angażować. Takie przypadki to są ludzie toksyczni. Ale są też, mam wrażenie, zwłaszcza być może młode kobiety, które oczekują czegoś od faceta, nie wiedząc, że faceta karmi się uznaniem za jego starania i on naprawdę wtedy lepiej działa, że tak się wyrażę. I mam wrażenie, że pomaga to, że tak powiem, dogadywać się nawzajem, jeżeli tylko jest, że tak powiem, szczera chęć z obu stron. Krystian pyta, czy będzie poważna analiza Władców Much? Nie wiem, czy będzie, ale myślę, że to dobry pomysł do rozważenia. Hubert pyta, czy cywilizacja idzie w stronę socjalizmu coraz bardziej, bo trendy na świecie na to wskazują. Gdzie? Jakie trendy na świecie wskazują, że cywilizacja idzie w stronę socjalizmu? Przecież majątek w ostatnich kilkunastu latach coraz bardziej się koncentruje w rękach wąskiego grona. Korporacje, firmy, przedsiębiorstwa mają coraz więcej do gadania w życiu społecznym i politycznym. A socjalizm to jest społeczna kontrola środków produkcji. Jakie trendy na to wskazują? Nie widzę absolutnie żadnych trendów wskazujących, że socjalizm, gdzieś tam świat idzie w stronę socjalizmu. I to jest ten temat, wiesz, o co się bardziej martwisz, czy bardziej się martwimy kapitalizmem, czy socjalizmem. To jest pytanie trochę jak, czym się bardziej martwisz, przeziębieniem czy dżumą? No ja się bardziej martwię przeziębieniem, bo negatywne skutki przeziębienia mogą mnie dotknąć, natomiast negatywne skutki dżumy raczej nie. Bardziej się martwimy negatywnymi skutkami kapitalizmu obecnie, bo kapitalizm jest wszechpanujący zasadniczo, a socjalizm zrobiłby nam znacznie większą krzywdę, gdyby gdzieś tu się wokół nas kręcił, ale raczej nie ma w tym momencie takiej groźby, więc ponownie myślę, że to porównanie z przeziębieniem i dżumą jest dobre, tak? W sensie jedno jest znacznie łagodniejsze i wygodniejsze, ale znacznie bardziej powszechne, a drugie być może i drastycznie krzywdzące, ale rzadkie po prostu bardzo obecnie. Leszek, czy sądzisz, że należy tępić zjawisko brania ślubów kościelnych przez osoby niewierzące? Jeżeli tak, to jaka powinna być w tym rola kościoła, a jaka świeckich? Tak. Jeśli, w sensie tak powinno się tępić. W tym sensie, że jeżeli ktoś nie jest przekonany co do swojego miejsca w kościele, albo nawet co do Boga i tak dalej, to powinniśmy go zachęcać, wyjaśniać, zapraszać. Ale jeżeli ktoś jest faktycznie zadeklarowanym, świadomie odszedł od
albo od Boga, albo od Kościoła, bo przypominam, że jeżeli ktoś odchodzi od Kościoła, to może być nadal wierzącym, tak? Może być chrześcijaninem nawet, ale nie katolikiem, to taka osoba nie powinna brać ślubu w katolickim kościele. I jako katolicy nie powinniśmy życzyć ani zachęcać do nieszczerego udzielania sobie sakramentu przez osoby, które nie wierzą w to wszystko. I jeżeli ktoś to robi, jeżeli ktoś zachęca ludzi, okej, może jesteście niewierzący, ale weźcie sobie ten ślub katolicki, to jest brak szacunku do sakramentu ze strony takiego katolika, który naciska na coś takiego. A jako osoby niewierzące, które może chciałyby ładną ceremonię w kościele, zastanówcie się, drodzy ludzie, czy powinniście zaczynać wspólne życie od kłamstwa. Bo wzięcie przez was ślubu kościelnego, katolickiego, w którym na przykład publicznie przy wszystkich przysięgacie, że przyjmiecie i wychowacie dzieci w wierze katolickiej. Przecież to jest kłamstwo, jeżeli jesteście niewierzący, prawda? Czy chcecie zaczynać wspólne życie od czegoś takiego? Gorąco odradzam. Nawet jeżeli rodzina was do tego popycha. W sensie, nie róbcie takich rzeczy tylko dlatego, że rodzina was popycha. Jeżeli ktoś jest w kościele, nawet jeżeli wątpi w tym kościele i być może nie zgadza się ze wszystkim, ale nie wie, jak do tego podejść albo coś takiego, to zapraszamy, tak? Ale jeżeli ktoś autentycznie, świadomie nie jest, to bądźmy konsekwentni po prostu. Gabcio ma bardzo ciekawe pytanie. Czy zaprosisz do rozmowy Rafała Masnego? W zasadzie to mógłbym. Dla mnie Rafał Masny to jest naprawdę ciekawa postać, no bo to jest taki człowiek, który można powiedzieć, że tak realnie należy do sfery popularnych influencerów, celebrytów, prawda? Ale obecnie na swoim kanale robi treści, które starają się zadawać i odpowiadać na ważne pytania i to jest coś dobrego moim zdaniem i czasem ma naprawdę ciekawe obserwacje, chociaż no, to wszystko jest takie w takiej wersji light, tak? I czasem jest... moim zdaniem za bardzo spłaszczone, że tak powiem, i oczywiście z niektórymi jego ocenami się po prostu nie zgadzam, ale myślę, że to jest bardzo ciekawa postać i ja nawet tak prywatnie chętnie bym sobie sam z nim pogadał. No mówię, dla mnie robi coś nietypowego, ale w dobrą stronę, tak? W sensie nawet jeżeli się nie zgadzam, że tak powiem, z częścią treści, to impuls, mam wrażenie, ze strony zwłaszcza takiej osoby, myślę, że jest jak najbardziej poprawny. Jakub Oleks. Dlaczego Szymon? No bo... moja mama chciała mieć Zosię, ale że się nie udało, no to został Szymon. Krystian pyta, czy gdybyś urodził się 50 lat później, to zgłosiłbyś się do kolonizacji Marsa? Wątpię, ze względu na to, że tak powiem, jaką jestem osobą psychicznie, psychologicznie. No i na przykład teraz na pewno nie, bo mam tu rodzinę, tak, za którą jestem odpowiedzialny. Natomiast młodzi ludzie, którzy, że tak powiem, mają... predyspozycje i chęć odkrywania nowych rzeczy i poszerzania, wiesz, tej granicy zasięgu człowieka coraz dalej, no to śmiało, tak jak ludzie kiedyś płynęli do Nowego Świata, tak, tam, że tak powiem, robić swoje zalążki, tak, myślę, że podobnie, to nie jest to samo, ja wiem, że to nie jest to samo, ale będzie się tak wylatywało na Marsa i ktoś mówi, że to jest niebezpieczne. Jestem bardzo ciekaw, czy śmiertelność kolonizatorów Marsa będzie zbliżona, czy podejrzewam, że znacznie mniejsza niż śmiertelność ludzi, którzy płynęli do Ameryki kilkaset lat temu, więc ludzie będą lecieć. Mówię, ja myślę, żebym nie poleciał, bo teraz na pewno, w takim stanie, jak jestem teraz, to na pewno nie mogę, a dwa, że nawet mając te 20 lat, ja mówię, raczej psychicznie nie jestem osobą. W Parku Jurajskim którymś był taki cytat, tak? W tym niezbyt dobrym trzecim, że niektóre dzieci są astronautami, a inne są astronomami, tak? Niektóre patrzą w gwiazdy, a drugie muszą dotknąć. To ja jestem tą osobą, która woli czytać i patrzeć, tak? A są różni ludzie, więc tak. Ale myślę, że wielu ludzi poleci, jeżeli będzie. I brawo, śmiało, że tak powiem, nie? To tacy ludzie właśnie popychają zasięg człowieka coraz dalej. Flaper pyta, czy widzisz jakieś wady libertarianizmu? Tak, bardzo liczne, ale nie będę ich tutaj opisywał. Odsyłam do wielu poprzednich rozmów, na przykład rozmowy z anarchokapitalistą i rozmowy z liberałem. Są takie rozmowy, w których tego typu tematy powracają i nie będę, że tak powiem, już tego tutaj powtarzał. I to tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Jak zawsze komentujcie, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.